Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jan Półkoszek. Od 14 lat z pasji, ogromnego zamiłowania zajmuję się malarstwem na szkle. Mam zaszczyt i ogromną przyjemność powitać Państwa z Bystrej Podhalańskiej, z mojej rodzinnej miejscowości, w której się od dziecka wychowywałem, w której dorastałem. Za nami widzimy piękną i majestatyczną Babią Górę. Babia Góra również nas zawsze przyciągała, przyzywała swoją potęgą. Na nią zawsze patrzyliśmy się, ku niej się zwracaliśmy. Z samego dziecka, jak pamiętam, patrzyliśmy się z dziadkami bardzo często w ciągu dnia, bo ona miała w sobie taki pewien paradoks. Miała w sobie piękno, majestat i jakąś taką siłę, energię, ale dawała też ogromne zmiany pogodowe, ogromne nawałnice, ogromne burze. Mieszkaliśmy zawsze tutaj w tym środowisku w ogromnej symbiozie i w ogromnym zjednoczeniu z przyrodą. Ja miałem to szczęście jako dziecko krok w krok praktycznie towarzyszyć dziadkom. Poza obowiązkami szkolnymi byłem z nimi i cała gazdówka, cała przyroda, wierchy, szczyty, las, jej złożoność, bogactwo i różnorodność mi towarzyszyły. Byłem moim szczęściem jako dziecka. Moją pasją i życiem była przyroda i obserwacja. Wszystko to odbiło się dalej na mojej twórczości. Ja byłem takim obserwatorem, który nie potrafił niczego nie przepuścić tej przyrodzie i być z nią cały czas. Światło, które jest w przyrodzie, było czym dla mnie osobliwym, takim medium i zjawiskiem, które pozwalało ją odbierać taką, jaką ono jest w swoim uroku i pięknie, ale też wywoływało i pozwalało odczytywać osobliwości w jej wyglądzie. Zawsze chodziło się tutaj ku granicom, ku toporzysku, ku szczytom i łańcuchom groni, ku halom i polanom skierowanym ku Tatrom. I później w wieku dorosłym chciałem tą rzeczywistość górską, gór wysokich naszych poznać. Przyroda górska jest rzeczywistością bardzo złożoną. Muszę przyznać bez bicia, że moja twórczość jest rzeczą też osobliwą i specyficzną, ponieważ wyłamałem się jakby samodzielnie i samorodnie z nurtu klasycznego malarstwa na szkle. Postanowiłem iść zupełnie inną drogą. Być może drogą, która się nie do końca podoba, czy byłaby uznawana przez malarzy, znaczących malarzy na szkle. Postanowiłem całkowicie adoptować swoje malarstwo do przyrody i chciałem, żeby ono było medium i środkiem do wyrażania jej złożoności. Jest w tym malarstwie obecna energia, ekspresja bardzo silna, przetworzona przez siebie, wyrażana przy pomocy też światła. Jest to rodzaj malarstwa takiego impresyjnego, które wyraża rzeczywistość przyrody przez światło i jest czymś bardzo oryginalnym. Jest to zupełnie nowe zastosowanie i nowa metoda w malarstwie na szkle tego typu tematyki. Obrazy są malowane zasadniczo formą bezpośrednią. Jest to moja nowość, którą wprowadzam. Maluję piękny i osobliwy świat roślin, kwiatów i ziół w sposób bezpośredni, bez szkiców i zarysów na rewersie, na tylnej stronie szkła. Daje to bardzo ciekawe efekty wizualne w połączeniu z tłem ostatecznym. Seria ta jest upamiętnieniem i wspomnieniem historii, miłości ludzi do przyrody. Będzie ona też takim tłem, w którym będzie można się zastanowić na posiadach i na wernisażu, w jaki sposób natura, przyroda wpływa na człowieka. Wystawa malarstwa na szkle w
Flora i motyle, Muzeum Orawski Park Etnograficzny, 22 września 2024 roku. Zapraszam serdecznie.